Witam Państwa serdecznie w magazynie Speedway. Przed nami spotkanie łódzkiego orła z marketą Plaga. Spotkanie przełożone, a to ze względu na ulewę, która tydzień temu przeszła nad łódzkim torem. Niestety te zawody po dwóch biegach zostały przerwane. Dzisiaj powtórka tego meczu. Drużyna łódzkiego orła jest zdecydowanym faworytem tej rywalizacji. Choć występuje w mocno osłabionym składzie, mamy nadzieję, że nie będzie miała problemów, by uporać się z czeskim zespołem. Prezentację obu zespołów rozpoczynamy oczywiście od drużyny gości Markety Praga z numerem pierwszym Jan Holub, z dwójką Patryk Dołbek, z numerem trzecim Martin Gawenda, z czwórką Paweł Fuksa, z numerem piątym Hadek Michael, z szóstką Adam Wandirek i z numerem siódmym Matias Chlawaczek. I drużyna łódzkiego orła z dziewiątką Matias Kreger, z numerem dziesiątym Max Dilger, z numerem jedenastym Dariusz Fiałkowski, z dwunastką Wojciech Żurawski, z numerem 13 Zdenek Simota, z numerem 14 Michał Łopaczewski, z numerem 15 Marcin Mazur i z numerem 16 rezerwowy w drużynie gospodarzy Marcin Kozdraś. I przed nami już pierwszy wyścig, pierwszy bieg meczu, przełożonego meczu pomiędzy łódzkim orłem a marketą Praga. Zaprezentują się w nim młodzieżowcy i od wewnętrznej. W kasku czerwonym zobaczymy Michała Łopaczewskiego. W kasku żółtym pojedzie Adam Wandirek. W kasku niebieskim Marcin Mazur. I w kasku białym Matias Chlawaczek. Zobaczymy, czy już po tym pierwszym biegu będziemy mogli mówić o jakiejś przewadze łódzkiego orła. Tydzień temu ten bieg nie układał się najlepiej. Przegrali go łodzianie 2-4. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Zawodnicy już na starcie. Spóźnił start w kasku niebieskim Marcin Mazur. Znakomicie Adam Wandirek ze startu. Na drugiej pozycji Michał Łopaczewski w kasku czerwonym. Marcin Mazur na trzecim miejscu. Michał Łopaczewski teraz po szerokiej próbuje nabrać prędkości, ale ten tor jeszcze nie jest obsypany, więc trudno będzie przy bandzie znaleźć prędkość. Na czwartej pozycji w kasku białym Matias Chlawaczek. Michał Łopaczewski coraz bliżej rywala, w kasku żółtym Adama Wandirka. Trzecią niezagrożoną pozycję ma Marcin Mazur, a tutaj pasjonująca walka o pierwszą pozycję Michał Łopaczewski. Jeszcze nie tym razem, jedno krążenie zostało zawodnikom do przejechania. Michał Łopaczewski będzie walczył do końca, to jest niezwykle ambitny zawodnik. Teraz ostatnia próba ścina do wewnętrznej i zabrakło dosłownie 2 metrów. 3 punkty zapisujemy więc Adamowi Wandirkowi, 2 Michałowi Łopaczewskiemu. 1 punkt zdobywa Marcin Mazur, bez punktów Matias Chlawaczek. Mówiłem sporo o zmianach w zespole łódzkiego orła. Oto one właśnie w tym biegu zaprezentują się, zmiennicy w stosunku do poprzedniego spotkania. Zobaczymy więc w kasku żółtym Czecha Jana Holuba, w kasku czerwonym Matiasa Kregera, w kasku białym Patryka Dołbka i w kasku niebieskim Maxa Dilgera. Para niemiecka przeciwko parze czeskiej. Max Dilger, Matias Kreger, znakomicie, dwójka łodzian na prowadzeniu. Na trzeciej pozycji Patryk Dołbek i łodzianie już po pierwszym łuku mają kilkanaście metrów przewagi. Na pierwszej pozycji Max Dilger, na drugim miejscu Matias Kreger. Patryk Dołbek traci dystans z
sekundy na sekundę. Jest ta przewaga łódzkich różowców, wynosi już 25, może 30 metrów. Max Dilger dawno, dawno temu ostatni raz występował na łódzkim torze, więc myślę, że ten zawodnik bardzo chce zaprezentować się z dobrej strony licznie zgromadzonej dzisiaj łódzkiej publiczności. W pół prostej mają już przewagi łódcy żużlowcy. Jeszcze jedno okrążenie pozostało im do końca na pierwszej pozycji. Max Dilger na drugim miejscu, Matthias Kreger w kasku czerwonym, Patryk Dołbek na trzecim miejscu i stawkę w biegu drugim zamyka Jan Holub. 5-1. Takim rezultatem kończy się wyścig. Drugi, bieg drugi. Dilger, Kreger, Dołbek i bez punktów Jan Holub. Przed nami już wyścig trzeci. Zobaczymy w nim z pola startowego A. W kasku czerwonym pojedzie Dariusz Fiałkowski. Jeszcze minuta 25 sekund do startu. Zawodnik jeszcze będzie próbował znaleźć ten odpowiedni moment na start. Jeszcze będzie próbował rozgrzać swoją maszynę w kasku żółtym. Zobaczymy Martina Gawędę. W kasku niebieskim Wojciecha Żurawskiego i w kasku białym pojedzie Paweł Fuksa. Jestem osobiście bardzo ciekaw formy Wojciecha Żurawskiego, który do tej pory nie miał okazji startować, a teraz Dariusz Fiałkowski na pierwszym miejscu, na drugim w kasku żółtym Martin Gawenda, Wojciech Żurawski na trzeciej pozycji, ale jest bardzo blisko niego Paweł Fuksa, także mamy niestety pierwszy upadek na torze. A upadł Paweł Fuksa, zebrał się jednak, zawody, bieg ten nie będzie przerwany. Paweł Fuksa zszedł już z toru na pierwszym miejscu. Wracamy do wyścigu. Dariusz Fiałkowski na drugim, Martin Gawenda, Wojciech Żurawski na trzeciej pozycji. I niestety defekt motocykla Dariusza Fiałkowskiego. Coraz ciekawiej dzieje się w tym trzecim biegu. Martin Gawenda obejmuje dosyć niespodziewanie prowadzenie na drugim miejscu Wojciech Żurawski, ale za wszelką cenę będzie jeden punkt chyba próbował zdobyć Dariusz Fiałkowski. Tak. Dariusz Fiałkowski zsiadł już z motocykla i ma teraz kilkadziesiąt sekund na to, by dobiec do mety. Biegnie po jeden punkt. Przypomnijmy, Martin Gawenda zdobył 3 punkty. 2 punkty Wojciech Żurawski. Biegu nie ukończył z powodu defektu motocykla, upadku. I w efekcie defektu motocykla Paweł Fuksa. I teraz widzimy Wojciecha Żurawskiego, którego gromkie brawa łódzkiej publiczności niosą do mety. No może powiedzmy szczerze, bardziej jest to biegowy pojedynek z czasem Dariusza Fiałkowskiego. Zobaczymy, jak z kondycją łódzkiego żużlowca. Jeszcze ma 50 sekund do zakończenia czasu potrzebnego do ukończenia tego kółka. O, na pewno zdąży. Publiczność na stojąco dziękuję Dariuszowi Fiałkowskiemu za ambicje. I teraz mogę już powiedzieć, jeden punkt zdobywa Dariusz Fiałkowski w trzecim biegu. Przed nami bieg piąty, a pojadą w nim w kasku niebieskim Wojciech Żurawski, w kasku żółtym Jan Holub, w kasku czerwonym Marcin Kozdraś i w kasku białym Patryk Dołbek.
Marcin Kozdraś zastępuje Dariusza Fijałkowskiego, który dwa biegi wcześniej musiał wykonać jedno krążenie na piechotę. I bardzo dobrze Marcin Kozdraś, równie dobrze Wojciech Żurawski. Dwójka Łodzian na czele, na trzeciej pozycji w kasku białym Patryk Dołbek. Teraz Łodzianie powinni pojechać parą. No, lepsi są, nie ma co ukrywać. Łódcy żużlowcy są lepiej przygotowani sprzętowo od rywali. Marketa Praga przyjechała do Łodzi na ten przełożony mecz również w niekompletnym, można powiedzieć, zastępczym składzie, stąd Łodzianie nie powinni mieć żadnych kłopotów z wywalczeniem wysokiego zwycięstwa na łódzkim torze. Marcin Kozdraś na pierwszym miejscu, Wojciech Żurawski na drugim. Łodzianie mają już sporą przewagę nad rywalami. O trzecie miejsce teraz bije się dwóch Czechów, ale bez rezultatu. Marcin Kozdraś dostał szansę i ją, można powiedzieć, w 100% wykorzystał, wygrywając swój pierwszy w tym meczu bieg. Na drugim miejscu Wojciech Żurawski. Jeden punkt zapisujemy Patrykowi Dołbkowi. Przed nami bieg ósmy. Jak na razie Zdenek Simota z kompletem punktów będzie odpoczywał w parku maszyn. W jego miejsce trener Jacek Woźniak zdecydował, że pojedzie w tym biegu Marcin Kozdraś. On w kasku czerwonym, w kasku białym Patryk Dołbek, w kasku niebieskim Michał Łopaczewski i w kasku żółtym Jan Holub. Czesi przyjechali do Łodzi na ten mecz przełożony niemal w juniorskim składzie. Wszyscy seniorzy pozostali w Pradze. Stąd jak na razie wysokie prowadzenie łódzkich żużlowców. I teraz również dwójka zawodników Orła lepsza od pary Markety Praga. Na pierwszym miejscu w kasku niebieskim Michał Łopaczewski. Marcin Kozdraś na drugiej pozycji. Patryk Dołbek na miejscu trzecim i stawkę zamyka Jan Holub. Dobrze przygotowany sprzętowo Michał Łopaczewski do zawodów. Ten sezon układa się różnie dla tego młodego żużlowca. Wszystko zaczęło się od groźnie wyglądającego bardzo wypadku w drugim meczu łódzkiego Orła w tym sezonie. Na szczęście okazało się, że to nic groźnego. Oczywiście starty w drugiej lidze są na tyle rzadkie, że juniorom brakuje objeżdżenia. Tutaj mają okazję się zaprezentować i jak na razie robią to bardzo dobrze. Michał Łopaczewski, 3 punkty. Marcin Kozdraś, 2. Z jednym punktem przyjeżdża do mety Patryk Dołbek na czwartej pozycji. 8. bieg kończy Jan Holub. Do niecodziennej sytuacji doszło w biegu 9. Łodzianie na początku wyjechali obaj w czerwonych kaskach. Później okazało się, że wystartowali ze złych pozycji. Obaj zostali zdyskwalifikowani. Bieg 9. zakończył się zwycięstwem drużyny przyjezdnej 5-0, stąd 34-19 prowadzenie Orła przed biegiem 10. I przed nami już właśnie awizowany przeze mnie wyścig. Zobaczymy w nim od wewnętrznej w kasku białym pojedzie Adam Wandirek, w kasku czerwonym Dariusz Fijałkowski, w kasku żółtym Michał Hadek i w kasku niebieskim Wojciech Żurawski. Przepisy są bezwzględne, choć Łodzianie wygrali tamten bieg 5-1. Obaj zostali dyskwalifikowani. Zobaczymy, jak teraz zaprezentują się żużlowcy Orła. Dariusz Fijałkowski w walce z Michałem Hadekiem przegrywają. Po zewnętrznej Wojciech Żurawski.
jeszcze musiał przymknąć manetkę gazu, bo został zamknięty przez czeskiego żużlowca. Dariusz Fijałkowski jakby troszeczkę zmęczony tym biegiem. Jeden wyścig odpoczywał, teraz wyprzedzany przez czeskiego zawodnika. I sytuacja żużlowców Orła robi się, no można powiedzieć, mniej ciekawa. 34 do 19. W kasku białym znakomicie Adam Bandirek. Wojciech Żurawski odbiera jeszcze jego atak. No i szykuje nam się tutaj drugie już teraz podwójne biegowe zwycięstwo zawodników czeskich. Tak jest. Na pierwszym miejscu Michał Hadek, na drugim Adam Bandirek, Dariusz Wojciech Żurawski na trzecim miejscu. Szkoda, że zamknął manetkę gazu przy wyjściu z pierwszego łuku. Na czwartym miejscu Dariusz Fijałkowski. Przed nami bieg 11, 9-punktowe prowadzenie łódzkiego Orła, a w wyścigu tym zobaczymy z pola startowego A. W kasku niebieskim pojedzie Michał Łopaczewski, później w kasku białym Paweł Fuksa, Matthias Kreger w kasku czerwonym i w kasku żółtym Martin Gawenda. Pogubili się łódcy żużlowcy w dwóch wyścigach. Zdobyli tylko jeden, a stracili aż 10 punktów. Teraz sytuacja chyba wraca do normy. Matthias Kreger na pierwszym miejscu, na drugim Michał Łopaczewski, na trzeciej pozycji Martin Gawenda, Paweł Fuksa na pozycji czwartej. Teraz ogromne kłopoty tego żużlowca z opanowaniem motocykla, ale Czech jedzie dalej. Matthias Kreger, spora przewaga nad resztą stawki. Michał Łopaczewski, dobre zawody tego zawodnika. Jak na razie młodzieżowiec łódzkiego Orła ma na końcu 7 punktów. Na trzeciej pozycji Martin Gawenda, również 7 oczek na jego koncie w 3 startach. Ostatnie wrażenie rozpoczęli właśnie żużlowcy i wiele wskazuje na to, że bieg ten zakończy się podwójnym biegowym zwycięstwem żużlowców Orła. Matthias Kreger, pierwszy i 3 punkty, 2 punkty Michał Łopaczewski, 1 punkt Martin Gawenda, bez punktów przyjeżdża czwarty na metę Paweł Fuksa. Marcin Kozdraś w kasku niebieskim, Patryk Dołbek w kasku białym, Zdenek Simota w kasku czerwonym i Michał Hadek w kasku żółtym. To obsada biegu 13. 45 do 27 prowadzą żużlowcy Orła. Przed 13 biegiem. Ostatnie przygotowania żużlowców przed startem. Czesi już na linii startu. Zdenek Simota jak na razie jedzie bardzo dobrze. Startował 2 razy. 2 razy był na pierwszym miejscu. Marcin Kozdraś. 5 punktów. Teraz podobnie Zdenek Simota i Marcin Kozdraś w rolach głównych, chociaż tutaj bardzo dobrze Michał Hadek wyprzedził Marcina Kozdrasia. Zdenek Simota na pierwszej pozycji, Hadek na drugiej, Kozdraś na trzecim miejscu. Na ostatniej pozycji Patryk Dołbek. Stawka się już na tyle rozciągnęła, że Patryk Dołbek nie liczy się w stawce. Natomiast dwóch kolejnych zawodników, czyli Marcin Kozdraś i Michał Hadek, nie mają szans dogonić Zdenka Simoty. Ostatnie okrążenie. Zdenek Simota z bardzo dużą przewagą nad resztą
zawodników dojeżdża już do mety. On 3 punkty, 2 punkty Michał Hadek, 1 punkt Marcin Kozdraś i bez punktów Patryk Dołbek. Kolejne biegowe zwycięstwo łódzkich żużlowców. Przed nami pierwszy z biegów nominowanych. Zobaczymy w nim w kasku żółtym Matiasa Plawaczka, Dariusza Fiałkowskiego w kasku czerwonym, Michaela Hadka w kasku białym i w kasku niebieskim zaprezentuje się w tym biegu Max Dilger. 49 do 29 prowadzą zawodnicy Orła. Wytrzymał troszeczkę sędzia tych zawodów na starcie zawodników, ale nie zmienia to faktu, że najlepiej ze startu wychodzą łodzianie. Na pierwszym miejscu Max Dilger, na drugim Dariusz Fiałkowski. Na trzeciej pozycji z jednym punktem na razie Michał Hadek, na czwartym miejscu Matias Plawaczek. Łodzianie zdecydowanie lepiej przygotowani sprzętowo, dlatego wygrywają to spotkanie. Max Dilger na pierwszym miejscu, Dariusz Fiałkowski na drugim. Kryzys Dariusza Fiałkowskiego w biegu 10 już widać za nim. Na drugiej pozycji, na trzecim miejscu Michał Hadek. Ten zawodnik w 4 startach zdobył 6 punktów. No i szykuje się kolejne podwójne biegowe zwycięstwo zawodników łódzkiego Orła. Pierwszy metę mija Max Dilger, drugi Dariusz Fiałkowski, trzeci Michał Hadek, na czwartym miejscu bez punktów Matias Chlawaczek. I przed nami ostatni wyścig meczu pomiędzy łódzkim Orłem a Marketą Praga. Łodzianie wygrywają jak na razie 54 do 30. Przypuszczam, że ten wynik będzie korzystniejszy po biegu ostatnim, po biegu 15, a pojadą w nim najlepsi w tym spotkaniu. W łódzkim zespole w kasku czerwonym Matias Kreger i Zdenek Simota. W kasku niebieskim natomiast w drużynie Markety Praga Adam Wandriczek, w kasku żółtym i w kasku białym Martin Gawenda. Łódzkim żużlowcom możemy więc zapisać 2 punkty. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal będą na trzeciej pozycji w tabeli. Przed nimi jeszcze 2 starty. W Krośnie i przed własną publicznością z kolejarzem Opole. No i do końca będzie trwała walka o miejsce premiowane barażami do pierwszej ligi. Ostatni wyścig tego spotkania. Matias Kreger i Zdenek Simota. Chociaż tutaj włączył się do walki w pierwszym łuku Martin Gawenda, ale przy wyjściu już wszystko jest jasne. 2 zawodników Orła na pierwszych miejscach. Matias Kreger w kasku czerwonym i w kasku niebieskim. Zdenek Simota. Adam Wandriczek w tym momencie jednak przebił się na trzecią pozycję. Łodzianie pewnie, natomiast na prowadzeniu Zdenek Simota, na drugim Matias Kreger. Adam Wandriczek próbuje za wszelką cenę dojść do Matiasa Kregera. Napędza się po szerokiej, teraz zarzuciło motocykl czeskiego zawodnika i stracił kilka metrów. Matias Kreger tymczasem spokojnie, Zdenek Simota już duża przewaga nad resztą zawodników. On na pierwszym miejscu, 3 punkty, Matias Kreger 2, Adam Wandriczek, Adam Wandirek 1 punkt, bez punktów Martin Gawenda. Łodzianie wygrywają 59 do 31.
efektowne zwycięstwo łódzkich żużlowców. No, ale tak jak mówię, nie zmienia to faktu, że przed Łodzianami dwa niezwykle trudne i ważne pojedynki. Pojedynek praktycznie do jednej bramki. Moja drużyna pojechała dobrze. Gdyby to było bardzo dobrze, no to Marketa nie powinna zrobić tutaj 25 punktów. Nie chcę tu nikogo chwalić ani ganiać, po prostu cały zespół tak pojechał w miarę równo. Wiadomo, jechaliśmy też w nie najsilniejszym składzie, bo nie było takiej potrzeby. Uważam, że najważniejsze jest to, że następny mecz został wygrany. No i teraz pozostał jeszcze mecz w Krośnie i ostatni mecz w Łodzi pod koniec września. Te dwa mecze musimy rozstrzygnąć na swoją korzyść, jeżeli chcemy myśleć o jakichkolwiek jeszcze szansach na awans. W pierwszym biegu jeszcze brakowało, próbowałem kolegę trzeba wyprzedzić, ale nie udało mi się. Później bardziej się zmobilizowałem na startach, już było lepiej. No i zdobyłem punktów, to każdy wie. Dokładnie nie wiem sam, chyba 11 plus 2 bonusy, 9 plus 2 bonusy, coś takiego. Była malutka wpadka tutaj w biegu 10, pan z Wojtkiem Żurawskim. Pogubiliście się troszeczkę. No, dokładnie tak, no niestety. No, ja nie mogłem nic więcej zrobić. Próbowałem, ale mój motocykl nie pozwolił mi na to. Niestety zdefektowała mi cewka w motocyklu. W poprzednim biegu na prowadzeniu to był motoplat, więc cały kompletny układ elektroniczny musiałem wymienić w ciągu dwóch biegów. No i później już było widać, puszczałem sprzęgło, jechałem sobie tak jak tutaj w poprzednich zawodach. Bawiłem się tak jak miało być. No, szkoda tych dwóch biegów, bo może wynik byłby wyższy, chociaż Praga nie sprawiła nam jakiegoś dużego wysiłku. No może prócz tego biegnącego kółka, które musiałem zaliczyć. No właśnie. Myślę, że w czasie dobrym się zmieściłem. Przed wami zawody w Krośnie, tam jest taki dziwny tor, bo jeszcze czarny, jedyny chyba w Polsce, który się ostał. Tam nie będzie łatwo. Powiem krótko, no, na czarnych torach jeździłem w Pile i z Pałowic pochodzę, z mini toru też jest czarny tor. W Krośnie zdawałem licencję i zdobyłem ją najlepiej ze wszystkich. No i miejmy nadzieję, że to powtórzę, nie? W lidze. Ja tam spędziłem w Krośnie jako zawodnik 5 lat. Mam nadzieję, że moje wskazówki przydadzą się tutaj chłopakom, aby dobrze dopasowali się do tej trudnej czarnej nawierzchni. Przed nami dwa arcyważne i arcytrudne spotkania. Myślę, że to z Opolem może odrobinę łatwiejsze, natomiast w Krośnie. Co zrobić, żeby wygrać z Krosnem? Jaki skład przede wszystkim? To znaczy, wszystko zależy od tego, czy nasi obcokrajowcy zdecydują się pojechać, prawda, bo tu nie są ważne, okazuje się, dla nich pieniądze. Oni mają kontrakty podpisane terminowe i w tych kontraktach muszą startować. I tak jak mieliśmy ostatnio przykład w Dogała Pilis, że przegraliśmy frajersko, bo mogliśmy ten mecz wygrać. I to są takie sytuacje. No może to dlatego, że jak my podpisujemy kontrakty, ten terminarz ligi nie jest przygotowany, bo tu jest wielki bajzel, prawda, bo kluby dostają w ostatnim czasie licencje, to i nie wiadomo. Wtedy pan by zagwarantował, że taki Zdenek Simota, czy ten ma takie terminy, podpisuje, jak nie przyjedzie, to go zlicytujemy, tak. No, a dzisiaj on podpisuje kontrakt, że jeździ w naszym klubie i ja tylko dzwonię i każdy z nich robi łaskę, kiedy przyjedzie. No. Czyli co, będzie kłopot ze zmontowaniem porządnego składu na Krosno, żeby wygrać to spotkanie? Jeszcze nie wiem. No myślę, że proszę pana, że jeśli by nie pojechali, to już w życiu na tym torze nie pojadą. To już w życiu na tym torze nie pojadą. Muszą sobie mieć świadomość, że jak najlepszy skład się nie zdecyduje jechać tam, no to niech zapomną, że kiedyś tu na tym torze zarobią. Przynajmniej jak ja będę to finansował, czy dokładnie moja córka, że wyjadą na ten tor kiedyś.